W takim razie. I napierdalać! Boję się o czyje. Dobra. O git! Zajebi! O, nieważne. Dawaj, we mnie, we mnie! Kurde, nie w nią! Czy raz chcę, żebyście we mnie napierniczali, to wy tego nie robicie. Nie robicie. Czemu powiedziałem nie robilicie? Dobra, przynajmniej teraz czyje nie padła. Uuu! Let's fucking go! Niech poznają ból! Bye bye, Maszkaro! I 118. No i git. Jest super. Czyż nie? Lubię, jak wszystko idzie po mojej myśli. Często tak nie jest, więc hej. W sumie czemu by nie, wiecie? I tak, jak dojdziemy do bossa, to będę musiał, to powiedzieć, wrócić do real worlda i tam się przyrzykować przed walką. Czyli no, w takim razie najlepiej jeden dzień cały zrobić dungeon i później ogarnąć bossa następnego dnia. To jest taka idealna zwycięska formuła w tej grze. Wszędzie widzę czerwień. To jest kolor krwi. Wszyscy wiemy, jaka jest krew, czyż nie? Nie muszę tłumaczyć. Hiperrealizm, madafaka. Do jasnej cholery, no! Chwila. Dobra. Przynajmniej mam tą personę, jaką trzeba. Dobra robota, o mój Boże! Teraz już nie. Mnie kurwy atakujcie! Dobra, już czyje chyba zostanie załatwiona. O, już została. Dobrze, że mam revival bidy. A, i co? SP nie macie, cwele. O, dobra, nie macie, więc dam... Zrobię tak. Wstawaj, bo cię okradną! Ha! Ha! A więc no, ładnie tak jest, jak przeciwnicy padają jak puchy, nie? Zajebiście! Kurde! Czy mam Zeza? Git! Dziękuję, Teddy. Nie ma to jak zostać pochwalonym przez pedobera. Jeszcze raz. Skill. W sumie ja też mogę DI użyć. Okej, dobra, zrobimy w ten sposób. Rozdzielmy nasze zadania z Joskiem. Szkoda, że Chie nie potrafi leczyć. To by nam ułatwiło zadanie. Czuję coś za tymi drzwiami. To jest zapach dziewczyny. Jeszcze nie. Wiedziałem, kurde, Teddy, że ty jesteś pedo. Zapach dziewczyny. Sniff, sniff, kurde. Więc myślę, że jeszcze będzie to piętro i chyba jeszcze jakieś dwa. Nohohoho! Wiem, kurde, zabawne. Twoje teleportowanie nie jest śmieszne, tylko wkurzające, tyle ci powiem, moja droga. Tu chyba będą itemki. A nie, nieważne. A no tak, już wiem, o co chodzi. Wezmę od tylca, pójdę, zobaczymy, co się stanie. Dobra, nieważne. Tak, tak, wiem, śmieszne, bardzo zabawne. Opowiedz mi jakiś żart! Bardzo śmieszny, się uśmiałem. Dobra, w takim razie... Czy damy radę? Nie mamy SP praktycznie. Wiecie co, fuck this. Item.
Soul Drop, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wiem, że tego może pożałuję, ale nieważne, ja chcę ukończyć ten dungeon w jeden dzień. To wymaga poświęceń. O kurde! Hihihi! Mój książę nie mógłby przegrać z takimi, ze strażnikami takim jak ten, czyż nie? Ja! Nigdy nie widziałem aż tak silnego. On atakuje nas. Dobra, co ty kurde takiego masz? Masz mudo? Kurwa! O, fuck me! Dawaj. Bez kurde rakundy tutaj nam nie pójdzie dobrze. Więc... Persona... masz najmniej kondycji, ale to i tak o jeden punkt, więc hej. Rakunda. Kto będzie atakował? Czyje się skupi na ataku? Więc ty sobie go podwiększ. Dobra. Dobra, Joskę będzie uzdrawiał, ja i Chie będziemy atakować. Fizycznymi. Przy okazji, no. Ile, kto ma najwięcej siły? Może nie. Niech będzie. Gień! O, ja pierdolę. Niech Bufu zrobi coś, błagam. Oh my god! Dobra, wiecie co? Niech Joska atakuje też trochę w takim razie. Okej. Wiem, kurde! Zamknij gębę! Coś mi się zdaje, że nieważne czy ją uzdrowię czy nie, to i tak wpierdziel ma, więc... zrobimy tak. Mój konik jest ładniejszy. Iha! Skurwysynu. Może być, może być. I tu właśnie padasz, mój drogi. Nie lekceważcie siły buffów i debuffów w tych grach. Hell yeah! Level up! Świetnie, nowy skill dostanie. Super. Która godzina? Okej, mamy jeszcze trochę czasu. I co? Dostałem szklany klucz. Hihihi. Jeżeli jesteście naprawdę moimi księciami, wtedy na pewno się spotkamy. Jestem tylko z duszą w potrzasku. Nie mogę wyjść z tego miejsca, nawet jeżeli bym chciała. Hihihi. Nie wyczuwam jej już. O, czy wszystko w porządku, sensei? Jeszcze zostało nam trochę drogi, więc nie przesadzaj. Jeżeli jesteś zmęczony, powinieneś pójść. Powinieneś uciec. Nie, kurde, nie będziesz mi mówić, co mam robić. Jeszcze, kurde, nie skończyłem. Chociaż myślę, że jednak... pomyślę nad, kurde... ucieczką. Ponieważ... No... Tak więc no, w jednym tutaj, w jednych drzwiach będą itemki, a w drugich będzie dalsza część dungeona. Myślę, że jeszcze następne piętro i dojdziemy do bossa. O, kurwa. Tak więc no, jeszcze niedużo nam zostało. Gdyby tak... No przecież ja mam tego... Super, moment, mam pomysł. Oni chyba są podatni na ogień, ale z drugiej strony nie będę marnował SP. O nie! Ale miałem farta, o mój Boże! That took forever! Chyba cię pogrzało, kurde, kilka tur i padli.
Dobra, jeden itemek będzie. Co takiego? O, super! Tak więc no, je będziemy używać później, znacznie później. Na razie będę je trzymał. Te klucze są przydatne. Można też je w jakichś sidequestach zdobyć. I szczerze mówiąc, tak, ta gra ma sidequesty, ale będę skupiać się tylko na tych, które dają mi czestki. Nie chce mi się napierdzielać z nimi, więc chyba że... Już mam 11, dobra. Ile mam person? Tylko 3, ja pierdzielę, porąbanie. Co ja teraz zrobię? Chyba nie mogę połączyć tej, którą chcę, która mi się przyda. Będę musiał zobaczyć w internecie. Co konkretnie, jakie wymagania muszę spełnić, żebym mógł połączyć ją. Oczywiście na razie nie mówię co i jak, nie? To będą spoilery. W innych słowach jest menadżerką, która wciąż jest w szkole, w liceum. Teraz, no to nieźle brzmi. Zobaczmy, czy możemy ją zinterwiuować. Excuse me. Zamknij ryj! Kiedyś jednak, mimo tego, wow, wyglądasz bardzo pięknie w tym kimono. Musisz mieć bardzo dużo tych samców wizytorów. Zostaw mnie w spokoju, ty chuju! Mam was, kurwa, dość! Dość mam wszystkiego do chuja! Nie wiem, o co chodzi z tymi wszystkimi głosami, ale wyczuwam, że idziemy, że coraz to bardziej się zbliżamy. Trzymajcie się! Ja kurde się trzymam! Mojego kija golfowego, o kurwa! Uff! O nie! Albo wiatr, albo elektryczność. Lód może też, nie pamiętam. Te żuki są wkurzające, tyle wam powiem. Persona... Izanagi! Zio, błagam! Czemu nie zaatakowałem tego, który jest... O! Nieważne. Utrudniłem sobie teraz całą walkę. Dzięki! Żałuję, że dla Chie SP nie odnowiłem. I'm ready! W odwłok ich, w odwłok! Tak więc no, teraz już naprawdę trzeba będzie uważać na SP. Fizyczne ataki is the way to go. Ale no, nie za bardzo. Trzeba uważać. Takiego stresa można w tej grze dostać. Tak sobie myślę, że jak pokażą mi się schody pierwsze lepsze, to po prostu pójdę dalej. Kurde! Może by tak shuffle time by mi się pokazał? O nie. Nie miej wiecznych ataków. O, super! Dobra robota, ludziska. Jesteście zajebiści. Dobra. Dziękuję za shuffle time. Dawaj mi szparaga, chcę go. Mój szparag! Mniam. Ile? Dziękuję. Ja pierdzielę, już tak dużo expa na tym piętrze można dostać. Nie to, że mam jakieś wąty czy coś, mi się to kurde podoba. Wezmę się healnę trochę. Tak więc no, lepiej uważać teraz. Stresa mam. Thank you, bitch, ale jeszcze zobaczymy. Dobra, tam jest przeciwnik, nie będę się lał. Chociaż z drugiej strony walić to. Wiem, ryzykuję, ale przynajmniej wiem, gdzie jest wyjście, więc mogę spierniczyć, jak coś nie tak pójdzie. Okej. Okay. Oh, fuck me. Guard w takim razie i... Zamrożę cię.
ktoś zamawiał, kurde, loda z żuka? Jest lepszy od soku z żuka! Czy karalucha raczej. Shuffle time, dziękuję. Dawaj mi śluza. Jest! Nie wyszedłem z wprawy. Cieszę się z tego niezmiernie. O czym mogę jeszcze pogadać w sumie? Tak myślę, że już chyba miałem to co chciałem powiedzieć, już dopowiedziałem, mi się wydaje, jeżeli chodzi o tą grę. Tak więc no, mam nadzieję, że będzie wam się let's play podobał od początku do końca. O kurwa. Nie pamiętam, przeciwko czemu jesteś podatny. Ale to nic. Dobra nasza, po co kurde SP używałem? Dawaj mi Pixie. Super, czyli jednak może będę mógł jakąś tą personę sobie złożyć. Level up! Czy to jest odpowiedni level, żeby dojść do tego bossa? Ja, mi się wydaje, że rozwaliłem go na gdzieś tak 13 levelach, coś takiego. O, nie, nie mam zamiaru. Spierdalam. Czego oczy nie widzą, tego mu sercu nie żal. Tak więc no, właściwie ten boss, oczywiście wiadomo co to będzie, nie, ale nie będę mówił. Dla ludzi, którzy jednak się nie orientują w temacie. Jest niby... dużo ludzi ma problem z nim. No nie? Ja szczerze mówiąc nigdy nie miałem problemu z pierwszym bossem w tej grze, tak jakby. No to jest pierwszy tak jakby pozatutorialowy boss, że tak powiem, nie? Ja nigdy z nim problemów nie miałem. To jest dziwne. Wszyscy ciągle gadają, że to jest najtrudniejszy boss w całej grze. Nieprawda, kurde becz. Są gorsze rzeczy tutaj. Super! Stoliczku, nakryj się! Albo raczej stoliczku, spuść sobie w pierdol. Serio? Oh, fuck my life. Okej, nie jest źle. Chyba jesteś podatny na wiatr. Ale sobie urwać łba za to nie dam. O, całe szczęście. Kolejny shuffle time! Czy was pogrzało, że tyle mi ich dajecie? Chcę księżycowego mena. A, dobra, nieważne. W takim razie ciebie wypuszczę. Nie potrzebuję cię. I don't need your ass. Wypadałoby się uzdrowić trochę. Ta. W ten sposób. Tu. Snuff Soul! O kurde, to trzeba trzymać. To uzdrawia nam 50 SP, no. To trzeba trzymać, nie można tego używać. Tylko w okolicznościach, które będą nam wymagać w pierdolu. Co ja kurde mówię? Oh my god! Oni wiedzą o co chodzi. Znowu jakieś 200 ekstra dla nas będzie. Beast! Victory! Thank you. Zajebiście. Tak więc no. Snuff Soul jednak jest pożyteczny. Jeszcze bardziej od soul dropów i tak dalej. O. Fuck you, bitch. Idę stąd. Dobra, idziemy teraz na górę. Nie ma co już tutaj, wszystko co mieliśmy do zobaczenia, zobaczyliśmy. Tak więc wracajmy się. Która godzina? Okej, zaraz też będzie trzeba kończyć. Nie chce mi się walczyć, chyba że... Nie chce mi się. To wciąż kurde za dużo expa na następny level. Tak,
pomyślmy, co będziemy robić w następnej sesji z Persony 4. W sumie to właśnie już... Właśnie teraz będę chyba... dawał odcinki Let's Playów o 12 godzinie, nie o 15. Nie wiem, czemu tak jakoś się złożyło. Jeszcze kurde! Czy mój książę już przyszedł? Mój drogi księciu, proszę pośpiesz się i mnie zabierz gdzieś. Do świata, gdzie nikt mnie nie zna. Jest blisko. Jest... O dobra, to jeszcze to piętro. Proszę, niech to będą chest key. Lifestone, dobra. To uzdrawia nam 30% HP. Przydatne. Ale tylko w terenie. Tako. Ukrzyżuję was. O kurde, zajebiście. Wielkie dzięki ludziska za te krytyki. No i gicior. 251, o kurde. Zajebiście, kurde. O, Chie też mogłaby level dostać. Chie chips. Pamiętam taką starą reklamę. Ta. Hilnę się troszkę. Idziemy dalej. Tutaj naprawdę jak będą schody, to idę do nich. Prosto do nich i tyle. Jesteś mały. O nie! Oh my fucking god. Stoliczku, pierdol się! No i super! On tylko może go załatwić. Guard. Au. Tak, wiem. Nie, zaraz. Mam Garu? Gdzieś? Bufu, Patra, Dia, Bash Evil Touch. Fuck. Mam Medicine. Mam Lifestone. Zawsze coś. O, dziękuję, mój drogi. Nawet nie wiesz, jak to nas wspomogło. Futon, Rasen Shuriken. Leżysz. Zarąbiście i za nagi kolejny level dostał. I Chie dostała level, super. Wszystko na razie idzie jak ze strzały strzelił. Z procy strzelił nawet. Ale no, widzicie, jakiego to można stresa dostać. Już na powoli, kurde, wszystko się kończy. Gej! Nie. Nie. Będę unikał walk, dość tego. Skill. Ta. Teraz nie mam wyjścia, jak takie coś gówno się pojawia. Ready! Steady, go! Bye bye, Maszkaro. Tylko 139, za takie zwycięstwo zarąbiste, no błagam. Ale hej. Nie, nawet levela za to nie dostaliśmy. Idę tędy. Jakaś skrzynka by... O, nieważne, nie będę się z tobą lał. Nie stoisz mi na drodze, a... Te skrzynki mogą się iść, kurde, zrobić kupę co najwyżej. No. Fuck. Nie ma mnie! Can't touch this! Can't touch this! My fucking god, udało się! You bitch! Haha! No i git, to tutaj. Ósme piętro.
Save. Przy okazji, na wszelki wypadek, nie, jak coś się spierniczy. Dobra, więc tak, wrócimy na parter, połączymy persony i będziemy już powoli kończyć tą sesję, bo jednak 3 godziny to dość długo. Return to the entrance. Cieszę się, że udało mi się ukończyć zamek Yukiko. Oh, niezmiernie się cieszę. Sensei, welcome back! Tak, wracamy. Przy okazji jeszcze save'nę tutaj, bo czemu nie? Mam okazję. Motylki latają. A ja kurde z nich korzystam. Przy okazji mam nadzieję, że balans dźwięku był dobry, że wszystko kurde dobrze poszło, bo w życiu bym sobie tego nie wybaczył. Nie chciałbym kurde montować to wszystko Vegasem, bo Vegas to wszystko kurde powoli robi. Do let's playów lepszy jest Freemake Video Converter, czy jak to się zwie? Zaraz wam powiem. Tak, Freemake Video Converter. Dobra. Archangel, Valkyrie, Sylph. Kurde, nie ma tego, co ja chcę. O nie, chwila. Nie, muszę mieć coś, co jest odporne na ogień. Baleron! Siema! Dawno cię nie widzieliśmy. Jesteś odporny, ale... Kusic? Nie, nie ma mowy. Widzicie, mówiłem! Szurnięty Reksio. Kurde, stój. O, Eligor, to ta persona nam się mocno przyda, ale nie teraz. Ja pierdolę. Fortuna. O, jest! To jest to, co chciałem. Null Fire Attacks. Rakukaja, Tarukaja i Zio. Zaraz, Tarukaja. Zwiększa jeden atak, zwiększa obronę. Rakundę bym wolał. Tak więc. Zgadnijcie co. Jest Rakunda i Rakukaja, ale chciałbym wszystkie buffy dostać. Czy to za dużo? Patra z Jotarukaja, nie. Tarukaja z Sukunda Patra, nie. Chcę od buffa od obrony, debuffa od obrony i od ataku buffa. Najlepiej to debuff od obrony i coś jeszcze. Nie, 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 ja chcę Rakundę. Kurde, lepiej by było... Jest Rakunda i Rakukaja. Niech będzie. Tak. Wybacz Izanagi, było miło, ale się skończyło. Hell yeah! Z tym kotem! Miau! Zobacz, jaka jestem wysportowana. Dawaj dodatkowe staty do magii. A niech to! No trudno. Ale hej, wpierdziel może jej dać, bo ma Zio. Całe szczęście. Dobra. To teraz jeszcze połączymy coś. O, super. Kunia dostanę z powrotem. O, chwila. Rakunda? Co możesz mi dać? Buffu Rakunda albo Dia, żeby było najlepiej. A nie, same bezużyteczne gówno. Nie, bezużyteczne gówno. Bezużyteczne. Dia Cleave. W połowie bezużyteczne. Kompletnie bezużyteczne. W połowie. No kurde, dawaj! Jak ja nie lubię, jak RNG decyduje, jakie ja kurde skille mam dostać. Chciałbym, wolałbym sam wybierać. Dia Cleave. Rakunda Cleave. Kurwa! Dia Cleave. Wypierdzielaj! Bash Cleave. Cleave Evil Touch. Bash Evil Touch. Kurwa, dobra, żeby chociaż Rakunda była, błagam. O, jest! Udało się, tak jak chciałem! Oh my fucking god! Dobra. Cieszę się niezmiernie z tego, że choć raz coś poszło po mojej myśli.
Iha! Widzimy się po raz drugi. Teraz jestem silniejszy niż kiedykolwiek. I super magii dostał plus jeden punkt, ale on raczej rewolucji nie zrobi, bo ma agi. A następny boss chyba jest odporny na ogniste ataki. Albo je nawet blokuje. A zobaczmy jeszcze, dobra, nieważne. To by było na tyle. Te dwie persony plus Pixie to jest wystarczająco... wystarczająco to, co kurde chcę mieć. Jak na razie, dobra. Więc tak, to co będziemy robić teraz... Znaczy może nie teraz, w następnej sesji. Wrócimy do realnego świata. Prześpimy się. Zregenerujemy HP i SP. Wrócimy tutaj i rozwalimy pierwszego naszego bossa. I uratujemy Kinkiko! Jest! Mam nadzieję, że jesteście happy, bo ja jestem. Tak więc no. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Personę 4. To jest chyba 12 odcinek, tak mi się wydaje. Tak czy siak, dużo żem kurde ogarnął dzisiaj, nie? Mam nadzieję, że wszystko pójdzie bez problemów, będę mógł to podzielić bez problemów. Tak więc, widzimy się następnym razem. Cześć wszystkim.